Kochani, kochani, no podjechał Cadillac, rocznik 52, oryginalny, coś na ten temat pan właściciel powie. Jestem mieszkańcem Wałbrzycha, od wielu, wielu lat cieszę się posiadaniem tego oto Cadillaca z roku 1952. Co jest osobliwe w tym Cadillacu, to jest jednak najmocniejszy silnik produkowany seryjnie w tym roku, co mówiłem, a mianowicie 190 koni mechanicznych z pojemności 5,4 litra. Na dzisiejsze czasy nie robi to wrażenia, ale w tym roku produkcji Cadillaca to był najmocniejszy produkowany seryjnie silnik. Były mocniejsze, ale w samochodach sportowych oczywiście. Co jest osobliwe w tym samochodzie, to specjalista od designu w koncernie General Motors, niejaki Harley Ear, wymyślił sobie, oglądając samolot Lockheed L38, że zainspirował go tułów tego samolotu i zastosował takie dwa skrzydełka na tylnych błotnikach. I od tego czasu te skrzydełka z rokiem rosły, aż w 1959 roku osiągnęły apogeum, ale ta moda rozlała się na cały świat. Nawet Mercedes produkował samochody ze skrzydełkami. Najbliższy nam kraj, NRD, też miał Trabanta ze skrzydełkami. Była Wołga z Moskwiczem, no i Skoda Octavia. Ile to pali tak mniej więcej? No, przy spokojnej, oszczędnej jeździe potrafi się w 20 litrach zmieścić. Pięknie. Piękna historia. Części są oryginalne? Tak. Cześć wujek. No, witam pana serdecznie. Cześć. Hej. Przy restauracji takich starszych samochodów to dążymy w środowisku do 100% oryginalności. Może tam pod maską gdzieś coś jest zastąpione jakimś nowszym elementem, ale tego nie widać. No najważniejsze jest, żeby zachować 100% oryginalności, tak jak samochód wyjechał z fabryki. A ile lat rekonstrukcja go trwała? No rekonstrukcja ogólnie trwała 10 lat, w tym, że najtrudniejszy okres to była blacharka z lakierem, które trwały 7 lat. Zobaczcie, kochani, no cacko amerykańskie, nie? No oczywiście, bo Cadillac to jest flagowy produkt koncernu General Motors, który powstał w roku 1908 i istnieje do dzisiaj. Jakie koła, kurde, wspaniałe. No i tak to wygląda. Poznaliśmy, kochani, całą historię Cadillaca. Zainteresowanych techniką, która występowała 71 lat temu, otworzymy maskę. No i te wcześniejsze 190 koni mechanicznych mieści się pod tą maską. Kolorystyka silnika została zachowana tak, jak wyszedł w roku 1952. Dziękuję, do zobaczenia. Prawdziwy Cadillac i prawdziwa historia. No, te skrzydełka widziałem, pan też nagrał z tyłu.